Teraz zajmiemy się czymś nieco innym. Zaraz zobaczysz czym. Najpierw obliczymy sobie te dwa logarytmy. Logarytm o podstawie 2 z liczby 2 to 1, ponieważ 2 podniesione do potęgi pierwszej da nam liczbę 2. Logarytm o podstawie 2 z liczby 8 to 3, ponieważ 2 podniesione do potęgi trzeciej to 8. Obliczmy teraz, ile to jest logarytm o podstawie 2 z ułamka 2 ósme. Ułamek 2 ósme możemy skrócić, dzieląc licznik i mianownik przez 2. Otrzymamy 1 czwartą. Obliczmy teraz, ile to jest logarytm o podstawie 2 z ułamka 1 czwarta. Jeśli liczbę 2 podniesiemy do potęgi o wykładniku minus 2, to otrzymamy 1 czwartą. Teraz obliczymy, ile to jest logarytm o podstawie 2 z liczby 2 odjąć logarytm o podstawie 2 z liczby 8. Wiemy, że logarytm o podstawie 2 z 2 to 1, a logarytm o podstawie 2 z 8 to 3. Otrzymujemy 1 odjąć 3, a to równa się minus 2. Zwróć uwagę, że w wyniku otrzymaliśmy taką samą liczbę jak tutaj. Zobacz, wynikiem tego odejmowania jest liczba minus 2. Ten logarytm jest również równy minus 2. Możemy zatem zapisać, że logarytm o podstawie 2 z liczby 2, odjąć logarytm o podstawie 2 z liczby 8 to jest to samo co logarytm o podstawie 2 z ułamka 2 ósme. Właśnie poznajesz kolejną własność działania na logarytmach. Zwróć uwagę, że w tej różnicy występują dwa logarytmy o takiej samej podstawie. Taką różnicę możemy zapisać w postaci jednego logarytmu o takiej samej podstawie z ilorazu liczb logarytmowanych. W liczniku znajduje się liczba logarytmowana, która znajduje się w logarytmie od którego odejmujemy. W mianowniku znajduje się liczba logarytmowana, która znajduje się w logarytmie, który odejmujemy. Innymi słowy, liczba logarytmowana z pierwszego logarytmu znajdzie się w liczniku, a liczba logarytmowana z drugiego logarytmu znajdzie się w mianowniku. Nie inaczej. Do czego w ogóle jest nam to potrzebne? Spójrz na takie odejmowanie. Tutaj mamy logarytm o podstawie 15 z liczby 30, a tutaj logarytm o podstawie 15 z liczby 2. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść 15, aby otrzymać 30. Nie jesteśmy też w stanie powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść 15, aby otrzymać 2. Co robić? Różnicę logarytmów o takiej samej podstawie możemy zapisać w postaci jednego logarytmu również o takiej samej podstawie. Liczbę logarytmowaną z pierwszego logarytmu zapisujemy w liczniku, a liczbę logarytmowaną z drugiego logarytmu zapisujemy w mianowniku. Ile to jest 30 podzielić przez 2? 15. Otrzymujemy logarytm o podstawie 15 z 15. 15 podniesione do potęgi pierwszej da nam liczbę 15. Mimo tego, że nie byliśmy w stanie obliczyć tych dwóch logarytmów oddzielnie, to byliśmy w stanie obliczyć, ile wynosi ta różnica. Ta różnica wynosi 1. Uogólnijmy sobie nasze rozważania. Logarytm o podstawie a z liczby b, odjąć logarytm o podstawie a z liczby c, równa się logarytm o podstawie a z ułamka b przez c. Pamiętaj, że ten wzór możemy stosować, gdy logarytmy biorące udział w odejmowaniu mają taką samą podstawę. Pamiętaj o tym, że podstawa logarytmu musi być zawsze większa od zera i różna od jedynki, a liczby logarytmowane muszą być większe od zera. Przed Tobą kolejne zadanie w tej lekcji. Zatrzymaj ją i spróbuj samodzielnie obliczyć tę różnicę. Nie potrafimy powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 4, aby otrzymać 192. Nie potrafimy też powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 4, aby otrzymać 3. Taką różnicę możemy jednak zapisać w postaci jednego logarytmu, którego podstawa będzie również wynosiła 4. Możemy tak zrobić, ponieważ te dwa logarytmy mają taką samą podstawę. Otrzymamy logarytm o podstawie 4 z takiego ułamka. W liczniku znajduje się liczba 192, a w mianowniku liczba 3. 192 podzielić przez 3 to 64. Otrzymujemy logarytm o podstawie 4 z liczby 64. Do jakiej potęgi należy podnieść 4, aby otrzymać 64? Do potęgi trzeciej. Wynikiem tego odejmowania jest liczba 3.